Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. No cóż, skończyły nam się tutaj serial, skończyły nam się recenzje przerzucone z pierwszego kanału. Ba, była nawet taka jedna już z nowego kanału. Niemniej, no ja sobie, fany, Wasze zdanie tutaj jakby szanuję i często Was słucham. W związku z tym dzisiejszy taki odcinek jeszcze pomiędzy tymi dwoma ważnymi momentami w moim życiu. Kiedy sobie przejdziemy właśnie z tego serialu wcześniejszych elementów do nowych. I wy jesteście tu po to, by mi pomóc i stwierdzić, co mam recenzować, kiedy. Tak jest, kochani, możecie mi dziś w komentarzu pisać, co, jakie recenzje byście chcieli, co byście chcieli pierwsze i ja do tego się dostosuję według naszego oczywiście tutaj harmonogramu cotygodniowego. Żeby wam jednak pomóc, przypomnę sobie, patrzcie, ile mi się tego zbierało. Mamy tu na pół roku aż WTF-ów. Chociażby taki WTF jak z ostatniej paczuszki od Maćka, otrzymane całe dinozaury, które recenzuję w jednym dużym zbiorczym recenzji. Jak chociażby kuleczka z Lego Friends, z takich automatów nadmorskim, tak jest, od wakacji mi się odkładają te recenzje. Jak chociażby zestaw Kobi, wiem już od Maćka, że on jest niekompletny, bo to jest również prezent od niego, siłownia i tak dalej, on miał recenzję tego u siebie na kanale. Czy to Was by również w jakiś sposób interesowało? A może tutaj coś z tej serii, którą będę lada chwila polował i chciał mieć wszystkie 500ów po to, by stworzyć finalnie tego wielkiego stwora. Może któryś z tych zestawów by Was interesował, czyli tak zwanych monstersów. Może Kobi i pingwiny z Madagaskaru. A może coś z tej samej firmy co ten, czyli nie wiem co tu pisze, ale są to dinozaury lub Red Fighter. Wy im po prostu piszcie w tytule, na przykład się dinozaur, Red Fighter. Każdy bym prosił, żeby pisał po jednym tytule, co mu się najbardziej podoba. No i ja według tej kolejności, jak będziecie to pisać, ile będzie tych komentarzy, tak będę recenzował. Ale mamy również coś jak chamską podróbkę Star Wars, czyli Space Teams, Quizile. Tak się nazywają, natomiast tu mamy trzy w jednym, także będę też tego pokazywał alternatywy, tak, to jest ciekawą opcją. Również, oj, mamy Star World, czyli kolejna chamska podróba Star Warsu, ale żeby prócz Star Worldu, Great Frienda, bo tak się nazywa firma, było bardziej ciekawie Star Warsowo, mamy również Space Warsy, również ciekawostka za piątkę. To, co nam spadło, to była bardzo ciekawa sprawa, bowiem, no dobra, co byście mieli napisali, firma Tomoaki Battle of Poseidon Island pójdzie jako pierwsza. Dlaczego? Ponieważ, kochani, to właśnie przy tym zestawie padła decyzja o tym, że otwieramy ten kanał WTF-owy. Wbrew temu, co było w serialu, oczywiście realna prawda była taka, że to ten zestaw za 7 zł był bezpośrednio przy mnie, gdy w mojej głowie, no nie do końca też w mojej, a opowiem może o tym ciut więcej na samym openingu, prawda, tejże paczuszki. Także ona poleci na pewno jako pierwsza. Ale mamy też takie klasyki dość już mocno stare, od Gigner Newsa dostane, jak Lele Spodermon, tak? Duży zestaw, aktualnie chyba największy. Choć można by się kłócić, czy ten zestaw nie jest większy. Doktor Star Mini Blocks. No, całkiem ciekawe te kloce. No i tak jak mówię, można by się kłócić, czy ten zestaw jednak nie jest większy. Albo chociażby ten z blocków, tak? Również ciekawe, czy jego nie chcecie większego zobaczyć, w sensie rozbudowanego, również podróbka Star Warsu. No i zostają nam jeszcze takie klocki jak IQ Super Heroes, czyli klocek z ponoć świecącym klockiem w środku. No jest to ciekawe, bez kitu. Mamy również Zihangi, aczkolwiek Zihangi już były na tym kanale, niemniej mamy większy, kolejny zestaw. No, możemy zobaczyć, jak się ma kondycja tych klocków po jakimś czasie. Również tak chamskie klocki jak Hao Tangi nam się tutaj trafiają. Również może Was w taki sposób zainteresować bardziej. Piszcie mi w takim razie, że chcecie to. No, lub chyba najstarsze aktualnie oczekujące na recenzję, czyli te tutaj Lele. Piszcie mi, kochani, tak jak mówiłem, Wasz głos naprawdę w dniu dzisiejszym ma znaczenie. To, co mi opiszecie w komentarzu, jakich głosów będzie najwięcej i tak dalej, zadecyduje bez kitu o kolejności otwierania tychże zestawów przeze mnie. Także myślę, że jak najbardziej warto się udzielić w tym komentarzu. Mówię, prócz właściwie tej paczuszki, która musi pójść jako pierwsza, to Wy zdecydujecie, w jakiej kolejności, a mamy zestawów na pół roku, więc chyba warto jednak wyrazić swoją opinię, tak uważam. Czekam więc na Wasze opinie. No i widzimy się wkrótce w odcinkach. A jakich? No, jak już wiecie, zależy to od Was. No, chyba że wpadniecie na Lego Graura mojego, no albo Lego Zaura, no to tam jakby taki mocny aż
puli do dyktowania mi, co mam recenzować, nie macie. Do zobaczenia wkrótce, bye!